Hej, Wirgliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Teenage Slash Ten Agent. Tak więc, co tu robić? Trochę przekichane. Szczerze, trochę przekichane. Nie możemy schować się za obrazem, ani w mikroskopijnej szafce. Czesiek nam nie pomoże, to coś to nawet... Na pewno nie jest to drzwiami, skoro Marek nie reaguje. Znaleźliśmy się w lekkim potrzasku. Obawiam się więc, że wszystko, co możemy tak naprawdę zrobić w zaistniałej sytuacji, to gorliwa modlitwa do bóstwa wszelkich klasycznych gier. O, potężny krańcu ekranu, którego furia nieraz miażdżyła zarówno mnie, jak i mych wrogów. Ty, który kosisz równo, nie bacząc na zamiary czy pochodzenie, wspomóż proszę choć raz człowieka pamiętającego o twej nieposkromionej potędze w dzisiejszym świecie, do którego coraz śmielej wdzierają się plugawe poligony. Wysłuchaj mej prośby i skryj tego felka, którego pikselowate jestestwo podporządkowane jest mej woli. Dziękuję! Przepraszam, dziękuję. Oj, nie obrażaj Cześka. Szefie, właśnie otrzymałem informację od profesora. Prosi pana do laboratorium. Mówi, że rozszyfrował strukturę pigułek. Trzeci raz w tym tygodniu. Już dobrze, dobrze. Mało brakowało. Dziękuję. Tak czy inaczej, profesor podobno rozszyfrował te pigułki swoje i zaprosił Ciągwę do laboratorium, które znajduje się tak naprawdę grom wie gdzie. No, myślę, że musimy się po prostu troszeczkę poszwendać i sprawdzić. Bo zdecydowanie nie widzieliśmy do tej pory nic, co mogłoby laboratorium przypominać. Ciągwa jednak wyszedł gdzieś tutaj, na korytarz, w tym kierunku. Laboratorium, jak widać, nie znajduje się w kuchni i Ciągwie nie przeszkadza fakt, że otworzyliśmy mu lodówkę i teraz wszystko mu się w niej zepsuje. No i że wpitoliliśmy mu cały kawał wołowiny do zupy, doprawionej koniakiem, czy też sfermentowanym chili, co kto woli. Teraz będziemy łazić i się gubić. Bo na tym właśnie polegają przygodówki. Na łażeniu i gubieniu się. Czy ciągle wspominał coś o tym, gdzie może znajdować się laboratorium? Dopiero co rozpocząłem odcinek, a już będę musiał zrobić cięcie. Żeby je wszystkie przeczytać, musiałbym mieć z 9 żyć. No niestety. Książki. Nie wiem, czy to tylko ja, ale ta figurka potwornie przypomina mi Imperatora z Gwiezdnych Wojen. Figurka, właściwie rzeźba. Okej, dalej do szukania. Parapapam, papaparapapam. Jestem w kropce tak wielkiej, że to już przestaje być śmieszne. Nie wiem, ile minut będzie miało to nagranie, ale błąkam się tu już od 20. Nie, serio. Od rozpoczęcia nagrania tego minęło 20 minut. A pomimo tego wciąż uparcie trzymam się mojego postanowienia, że nie będę konsultował się z jakimikolwiek
jakimikolwiek poradnikami i solucjami. Przeszedłem tą grę? Właściwie kilkukrotnie i przejdę ją znowu. Tylko co mam zrobić? Wydaje mi się, że muszę znaleźć jedną rzecz, przejście jakieś. I tyle. I z racji tego, że nie mam tutaj możliwości wyjścia, przejście to na pewno znajduje się na terenie rezydencji. Na pewno na terenie rezydencji. Nie wiem, dlaczego te drzwi tak daleko sięgają. I tak, tak, sprawdzałem, to są te drzwi. To są te drzwi, tylko jak najeżdżam na ziemię tutaj, cały czas mogę przez nie wejść. Wcześniej, kiedy próbowałem się wydostać, Marek twierdził, że nie chce wyjść, chce krwi. Teraz już nic nie mówi, nie mogę tego okna otworzyć, nie mogę nigdzie sobie pójść, do żadnego nowego miejsca, nie mogę nic zrobić z tą rzeźbą. Tak więc... O matko, widzicie, jak te drzwi daleko sięgają? Co z nimi jest? Ktoś tutaj się mocno machnął z polem aktywacji. Okej. W takim razie kolejne cięcie, przestanę marudzić i znajdę rozwiązanie. O matko, znajdę to rozwiązanie, choćby miała to być ostatnia rzecz w moim życiu. Dobre. Matko, w szlak by to trafił. Zajrzałem do solucji. Po 30 minutach szwędania się, zajrzałem do solucji. Była odpowiedź. Ponieważ ciągwa na filmiku zostawił tutaj klamkę. O, ludzie. Dajże spokój, ale ze mnie ciemajda. I teraz będę się źle czuł przez to. Wygląda jak zwykła klamka, też dlatego, że przechodziłem tą grę, powinienem to zauważyć, powinienem to znaleźć, powinienem to pamiętać. Szlak by to trafił. Bardzo nie lubię takich sytuacji. Tak czy inaczej, mamy tutaj magiczne drzwi. Teraz będę przygnębiony, jak słowo daję. Kurczę. Magiczne drzwi, ponieważ kiedy otworzymy je, pociągając za klamkę z jednej strony, zaprowadzą nas do łazienki. Jeżeli zaś otworzymy je, pociągając za klamkę z drugiej strony, nie wiem, jakim cudem drzwi mogłyby mieć zawiasy po jednej i po drugiej stronie, drzwi jednoskrzydłowe dodajmy, więc jeśli pociągniemy za klamkę z drugiej strony, dostaniemy się do tego pomieszczenia z wirującym wiatrakiem śmierci. Które oczywiście możemy w bardzo sprytny sposób zatrzymać. Przejść albo... Wow! Ten efekt czasowy naprawdę nie trwa długo. Użyjemy pstryczka, żeby nie musieć już ryzykować z tymi wadliwymi pigułkami. I przejdźmy dalej. Więc to jest to? Nie wiem dlaczego, ale... I nie wiem dlaczego. Ale tutaj... zdania ciągwy są pokolorowane... Kwestie wypowiadania przez ciągwę są pokolorowane na zielono, a nie na beżowo, tak jak były wcześniej. Muszę ich powstrzymać! Nie mam czasu do stracenia. A i coś nie wyszło. Proszę, proszę. Naprawdę działaś mi na nerwy. Dobrze, że nie oszczędzałem na systemie ochronnym. To pole siłowe jest niezniszczone. Ho! Ale i tak muszę cię zabić. Wow, zupełnie tego nie pamiętałem. Ha! Kapitan! Biedny profesor, zemdlał! Ale jak? Nic z tego nie rozumiem. To bardzo proste. Do twojej czapki przymocowaliśmy mikrokamerę. W ten sposób przez cały czas widzieliśmy, co się dzieje. A widzieliście, jak ja...
Nie chcę cię zawstydzać. By nie było, odwaliłeś dla RGB kawał dobrej roboty. Ale ciągle uciekł. On jest nieważny. Mamy profesora, a ty dasz nam pigułki. Przepraszam, ale nie możesz ich zatrzymać. Okej, ale... Niech mi pan da tylko minutkę. Mam pewien interes do załatwienia z tym łajdakiem. W porządku, ale pośpiesz się. Ciągle zapewne jest w swojej sypialni. Tak więc... Aha. Otwarta szafa i sekretne przejście. No daj w sumie kamery na ciebie patrzą. Jan Ciągła. Ciągła patrzy, jakoś specjalnie się nami nie przejmuje. Przegrałeś, Łotrze. Policja otacza budynek. Nie wygłupiaj się. Chyba nie myślisz, że... nie mam tajnej drogi ucieczki, co? Tak? Jaką? Jakbym miał ci powiedzieć... Spadaj, robaku, jestem zajęty. Gin, Łotrze! Okej. Tulipan, gin, Łotrze! Aha! I tak oto sprawiedliwość i chili zwycięża. Dobrze, że to czerwone to tylko chili. No i znowu zmienił się kolor wypowiadanych dialogów. Co się dzieje z tą grą? Zresztą, łopatrz, idzie. Powiedzmy, że idzie. Należało mu się. Ale zmarnowaliśmy dość czasu. Chodźmy! Nie, chwila. Muszę zobaczyć Annę. O, nie da rady. Serio, dlaczego? Zawsze mógłbym Marek ją pocieszyć, dać... co on tam ma? Skarpetkę? Co? Co za grom! Przeszedłem szkolenie. Świetnie. Nie wierzę panu. Ona już odleciała na kolejną misję. Sorry. To babcia też pewnie była w to zamieszana. Szło jej naprawdę nieźle. Skoro była opłacona, czemu non-stop utrudniała mi zadanie? O, dokładnie. O, matko. Wielkie dzięki. No, w sumie i tak nie zdołało mnie to przygotować na tą zakichaną klamkę w domu Ciągwy. Nie, wybacz, nie mam charakteru. Musiałem skonsultować się z solucją, ponieważ przegadałem całą scenkę, patrząc się gdzieś w sufit. Niestety. Wygarnij im. Być może wtedy poczuję się lepiej. Odnośnie tej klamki. Wszakby to. Jesteście bez litości! Ale to działa, nie? To wszystko jest takie niewiarygodne. Zaraz... Może zaraz się jeszcze dowiem, że pies to zamaskowany ninja. Staruszek był moim gorylem, a pan jest z Marsa. To nie dynastia, to zwykła praca agenta. Nigdy nie oglądałem dynastii, ale to pewnie coś a la moda na sukces. Brzmi całkiem nieźle, Marku. Nie musisz mi mówić, właśnie przeczytałem szczegółowy raport. To właściwie dobre pytanie. O, biedak, znowu zapomniał formuły. Tak, próbował pójść na skróty i trochę mu nie wyszło. Damy mu najlepsze laboratorium, jakie możemy. Obecnie mamy tylko kilka pigułek, które nam przekazałeś. A ciągle? No ja myślę, ale... Ma co? Tak, legitymację ci obiecał.
Daj spokój, to i tak niewiele. Świstek papieru, pieczątkę przybijasz, mam legitymację, Marek się cieszy. Hura. Mhm. Dziewczyny kochają się w agentach, pamięta pan? Obietnica to obietnica, niech pomyślę. W imieniu ple dla naszego kraju. I, moi mili, oto Tynaden / ten agent. Gra, której niestety nie przeszedłem bez użycia solucji. Popisałem się w niej niesamowitą ignorancją. Non-stop się gubiłem. Nie było żadnego dźwięku. Zmęczyłem się przy niej potwornie. Pultałem dialogi. I ogólnie wypadłem niezbyt dobrze. Dlatego nie mogę się doczekać, aż nakręcę kolejną serię z jakiejś klasycznej przygodówki typu point and click. Uwielbiam takie rzeczy. Cóż, to wszystko, kochani. I znowu zmienił się kolor czcionki. Znalazłem pigułkę czasu. Oho! Musiała wypaść ze słoika. Dziurawy słoik? Dobra, nie będę kwestionował logiki tej gry. Miodzio! Koniec! Koniec! Jak już wspominałem, nie mogę się doczekać, kiedy będę miał okazję nakręcić kolejną serię z jakiejś przygodówki, bez względu tak naprawdę, czy jakoś specjalnie się podobało, czy nie. Mi się podobało! Prócz tego fragmentu z klamką, o którym non-stop wspominam. Ale tak! Ten agent! Bardzo fajna polska przygodówka, darmowa przygodówka, oczywiście dostępna tylko i wyłącznie w wersji angielskiej, ale jednak bardzo łatwo odpalić ją w DOSBoxie i tyle. To chyba wszystko, co powinniście o niej wiedzieć. Gra ta nie ma żadnych sekretów, pokazałem wam jedyne dostępne zakończenie. Można jedynie otrzymać parę dialogów, jeżeli będziecie klikali na wszystko po kolei. Komentarze Marka są naprawdę zabawne. Ogólnie gra jest dość humorystyczna. Zagadki są w porządku. Jest parę irytujących momentów związanych głównie z grafiką, gdyż bardzo ciężko czasami jest odróżnić jakiś przedmiot od tła. Na przykład z tą dźwigienką. I cały czas uważam, że klamka była stosunkowo zamaskowana. Ponieważ z drugiej strony jednak, gdybym zwracał uwagę na ten filmik, na pewno bym ją zauważył, ponieważ pamiętam, że nie miałem specjalnie dużych trudności, kiedy po raz pierwszy grałem w tą grę ze znalezieniem klamki. Z innymi rzeczami tak, z książką na przykład. Ludzie, ta książka. Wpadlibyście na to za pierwszym razem, że trzeba znaleźć jedną książkę spośród tysięcy, na którą trzeba kliknąć? To jest straszne. Ale gra niemniej jest zdecydowanie zabawna. I korzystanie z solucji tak naprawdę nie przynosi żadnej ujmy graczowi, ponieważ gra ma być zabawna. Znam ludzi, którzy strasznie krzywo patrzą na graczy używających solucji, czy wpisujących kody. Moim zdaniem, jeżeli chcesz używać solucji i wpisywać kody, to rób tak, jeśli chcesz. Ponieważ gra ma bawić. I to jest jej główne zadanie. Gra ma bawić. Jeżeli grasz w grę, normalnie i ci się bardzo nie podoba, bo utknąłeś parę godzin, czy nawet parę dni, sterczysz w jednym miejscu, bo nie możesz przejść dalej. Gra staje się frustrująca. Zaczynasz się czuć, jakbyś pracował, a nie grał, a nie się bawił, relaksował się. Dlatego wtedy sięgnij sobie do solucji, wpisz sobie kod na przejście do następnej planszy, cokolwiek. Zrób coś, aby gra przyniosła ci radość. Na tym to w końcu polega, nieprawdaż? Oczywiście jestem przeciwny takim... Zazwyczaj jestem przeciwny takim nadużyciom, szczególnie wpisywaniu kodów, ale... Nie wiem, czasami sam tak robię. Żeby się pobawić, właśnie o to chodzi w grach. Maxa Payne'a 2 na przykład przeszedłem tylko i wyłącznie dzięki kodom. Bo nie potrafię grać w strzelanki. To miałem siedzieć w pierwszej planszy? A tak przeszedłem sobie grę. Nieuczciwie, ale miałem frajdy przy tym, co nie miara. Okej, ale już zaczynam mówić zupełnie nie na temat. W takim razie... To... Tyle.
Do zobaczenia w następnej serii Zagrajmy Wy, a do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! Cześć, jestem Marek, chyba wszyscy mnie znacie, bo na pewno teenagenta zapamiętacie. Do czasu, aż pewnej gdzieś się pojawił, po prostu zwykłym chłopcem Markiem byłem. Jestem nastolatkiem, jak by się chciało, w tym wspaniałym świecie w sumie jest nas mało. Czapka do tyłu, szerokie spodnie, ubieram się luźno, modnie i wygodnie, a wszystko...